Cześć tato, to mogę wziąć dzisiaj tą furkę i jechać z opakami nad jezioro? No możemy pomyśleć, ale o której ty w ogóle wczoraj wróciłeś? O 3, a co? A ty się w ogóle nadajesz do kierowania? Siadaj, zaraz sprawdzimy. Oj, ale po co? To ja się dobrze czuję, mogę kierować. A skąd ty w ogóle to masz? A Zbyszek znalazł 10% promocji na XDIS.pl, to żeśmy kupili po jednym. Dobra, możesz dmuchać. O, zobacz. O proszę, 80 groszy w wydychanym powietrzu. No duma mnie rozpiera z mojego synusia, jak się zabawi. Krzywdę mogłeś komuś narobić, a jeszcze sobie bidę. Oj. No ale tato, ja bym w życiu nie powiedział, ja się od rana tak dobrze czułem. Na żadne jeziorko nie jedziesz, idziesz, ja ci zaraz dam zadać, ty grilla nam poczyścisz, a jak ci będzie chłodno, to się szlaufem ogrodowym możesz schłodzić. Jak nie, to zawołaj mi, ja cię poleję. No dobra, tylko napiszę chłopaku. Ja nie wiem, jak to może być takim nieodpowiedzialnym. Można się pobawić, ale potem za kierownicę się nie łapać. Za 5 minut widzę cię przy grillu.